Agnieszka Kopańska, Wydział Nauk Ekonomicznych, doktor habilitowany ekonomii. Zajmuję się finansami publicznymi, finansami lokalnymi i tutaj na drugim już Krajowym Kongresie mam przyjemność być jakby z dwóch okazji. Po pierwsze jako autor raportu, który jest wynikiem badań wśród skarbników, ankiety przeprowadzonej wśród skarbników przez FRDL, a po drugie jako prowadząca panel właśnie dotyczący roli skarbnika w samorządzie. Skarbnik zgodnie z przepisami to księgowy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w praktyce, jak pokazują badania, skarbnicy czują się współodpowiedzialnymi za gospodarkę finansową. W związku z tym ich rola daleko odbiega ponad to, co wynika tylko z przepisów. Wszelkie zmiany, które dotykają przepisów prawa, dotykają związanego z finansami samorządowymi, to tak naprawdę są kwestie, które wpływają na działanie skarbników, na które to kwestie skarbnicy muszą odpowiedzieć. W związku z tym im więcej zmian, im więcej regulacji, tym więcej problemów dla skarbników. Kongres forów skarbników jest niezwykle ważną i pożyteczną sprawą dla praktyków skarbników. Tak naprawdę w codziennej praktyce skarbnicy nie mają czasu na rozmawianie o tym, co się zmienia, jakie są regulacje, jak sobie radzą z regulacjami osoby z innych jednostek samorządu terytorialnego. Tymczasem taka możliwość przepływu wiedzy, doświadczeń jest kluczowa, żeby jak najlepiej realizować swoje funkcje. Także tego rodzaju fora, w których skarbnicy mogą ze sobą porozmawiać, a również gdzie mają szansę posłuchać wypowiedzi specjalistów w wąskich dziedzinach, to jest niezwykle ważne i potrzebne przedsięwzięcie. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest starsza niż sam samorząd w Polsce, tak? To jest ciekawe. Natomiast rzeczywiście jest to podmiot, który od lat, od początku funkcjonowania samorządu w Polsce wspiera samorządy w różnych aspektach ich funkcjonowania. Przykładem jest właśnie Forum Skarbników, wcześniej Forum Sekretarzy, czyli wspiera zarówno w takich działaniach, nazwijmy generalnych, dotyczących funkcjonowania idei samorządności, ale również takich bardzo praktycznych kwestiach, jak tutaj właśnie podczas tego forum skarbników.